Dzień siódmy. Hej, witam was w kolejnym vlogmesie. Dzisiaj mamy 7 grudnia. No i odzywam się do was po pracy. Właśnie będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Zaczniemy jak zwykle od kalendarza Leosia, który już się nie może doczekać. Gotowy na otwarcie kalendarza swojego? Tak? Cieszysz się już? To chodź, otwieramy. Tak? Będziemy otwierać? Gdzie jesteś? Dobrze, już nie denerwuj się, tak? Otwieramy kalendarz, chodź. Czekaj. Jaki agresywny dzisiaj. No dobrze, już spokojnie. No, zjadł szybko wszystko z kalendarza i poszedł dalej sobie szczekać. Przynajmniej nie próbuję zjeść pudełka tym razem. Przechodzimy do otwierania mojego kalendarza, jak zwykle na łóżku. Pewnie Leoś zaraz do nas dołączy. Chyba, że jest zbyt zainteresowany pieskiem na zewnątrz. O, jednak. Albo nie, dobra. Gdzie mamy siódemeczkę? Tutaj. Wow! Idealnie. Chodź. Nie mogę wyciągnąć. Zobaczcie, dzisiaj mamy kolejną świeczkę akurat, a nie tea light. I tym razem jest to zapach mango marakuja. Jestem ciekawa właśnie, czy będzie też tak ładnie pachnieć jak ta poprzednia, ta ciasteczka korzenna, bo akurat wczoraj już wypaliłam do końca. Także cieszę się, że dzisiaj trafiła się właśnie świeczka kolejna, ale pachnie też pięknie. Dzisiaj będziemy na pewno zapalać. Jest 17, teraz Filip poszedł z Leosiem na dwór akurat, a ja w międzyczasie wypakowałam ze zmywarki. Ogólnie dzisiaj bardzo dużo nie nagrywam. Czuję się dosyć średnio, ale zaraz będziemy iść na zakupy jeszcze. Tak, to dzisiaj to praktycznie cały dzień jest zimno, już nawet ubrałam bluzę. Jeszcze jak na przykład pracowałam, to pod koniec pracy byłam i w bluzie, i w kocu. Także naprawdę zimno strasznie. Dzisiaj udało mi się dosyć szybko zmontować filmik, ten z wczoraj. Bo w sumie w większości, tak jak mówiłam, zmontowałam w nocy, w sensie tam do tej północy, czy jakoś po północy skończyłam. I dzisiaj tylko musiałam tą końcówkę dokleić, ale naprawdę mega mi się podoba, plus naprawdę w tym roku mi się bardzo dobrze nagrywa te vlogmasy. No i cieszę się, mam jakąś taką motywację, żeby faktycznie codziennie je nagrywać i montować, co jest na razie bardzo dobre, bo biorąc pod uwagę, że jest 7 grudnia już właściwie, to wcale aż tak jakoś bardzo dużo vlogmasów nie zostało. A naprawdę mega się cieszę z tego, że są na razie codziennie, gdzie się tego kompletnie nie spodziewałam. Tak jak wam chyba wspominałam w pierwszym vlogmasie. Ten weekend akurat co będzie, jutro jest piątek, nie? Ale jak ten? Ten weekend nie mam studiów, ale mam kilka rzeczy, które będę chciała porobić. Między innymi też na studia,
albo też ogólnie w domu, więc no, może być dosyć ciekawie. No mówię, dzisiejszy to ja po prostu ja nie wiem, co jest dzisiaj nie tak, ale mam nadzieję, że jutro już się będę czuła lepiej i że będzie, że już jutro będę normalnie nagrywać, a nie tak jak dzisiaj. No mówię, ja dosłownie dzisiaj jak skończyłam pracę, powstawiałam sobie jeszcze kilka rzeczy do mojego portfolio. No i w sumie to później wstawiłam TikToka z też takiego samego jak shortsa na YouTubie, tylko że TikToki przeważnie są jeszcze szybciej niż shortsy dodawane, bo wcześniej akurat mi się udawało, że zawsze na koniec danego dnia wstawiałam od razu TikToka, ale no teraz na przykład tak nie wyszło, dlatego dzisiaj się pojawił później. Ogarnęłam jeszcze właśnie Instagrama i TikToka Leosia. To jego otwieranie kalendarza, plus dzisiaj się dosłownie tak denerwował przy otwieraniu kalendarza, bo najpierw usłyszał pieska za drzwiami i już czekał na niego i on był taki bardzo pobudzony i on no, był bardzo niecierpliwy, dlatego jak ten, jak nawet nie dał mi otworzyć dobrze, on już chciał łebek wpychać tam do środka. No i później też jeszcze nie szło złapanie tych smaczków, więc już w ogóle się całkiem wkurzył. Ale w końcu mu się udało i był przeszczęśliwy. Zresztą on dzisiaj też jest takim bardziej śpioszkiem, dopiero mówię, on się obudził na ten kalendarz tak bardziej. No a teraz niestety będzie musiał sobie posiedzieć jeszcze troszkę sam, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, będziemy iść teraz na zakupy. Zakupów z Lidla. Leoś się bardzo cieszy. I my teraz będziemy rozpakowywać zakupy. Zaraz pokażę wam, jakie torby musieliśmy wrzucać z Lidla. Tu mamy te takie mniejsze lidlowe torby, a tu mamy taką gigantyczną z Primarka. I zaraz będziemy rozpakowywać zakupy. Tutaj mamy część naszych dzisiejszych zakupów. W końcu kupiliśmy te sitka większe. Tam jeszcze winogrona, tu jeszcze Filip dokłada inne rzeczy. I teraz jeszcze przechodzimy na tą stronę, gdzie tutaj mamy też dużo różnych innych rzeczy. Kupiliśmy dzisiaj jeszcze w Lidlu taką piękną gwiazdę betlejemską. Później gdzieś ją będę musiała położyć. Bardzo możliwe, że będzie stała w kuchni. Wiesz? Będę chyba stała w kuchni, w tym miejscu, gdzie były wcześniej różyczki. No i tutaj jest po prostu hit tych zakupów. To taki stojak na przyprawy. Cudowne. Będziemy otwierać.